Mocny wywiad z Wojciechem Cejrowskim, jak każdy wywiad z Wojciechem Cejrowskim, pełen stwierdzeń bardzo kategorycznych, czasami szokujących, ale wartych przemyślenia. Cejrowski na okładce naszego tygodnika, a oprócz tego, skoro zacząłem od wywiadów, także wywiad z Jackiem Sasinem, politykiem Prawa i Sprawiedliwości i byłym politykiem już Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewem Giżyńskim. Ten ostatni to wywiad Marka Migalskiego. Film Wołyń na pewno będzie jednym z najważniejszych filmów nie tylko tego roku. U nas możecie Państwo przeczytać o nim dwugłos Piotra Sęki i Piotra Zychowicza. O bieżącej polityce Piotr Gociek, pytając, czy da się jednocześnie jechać na rowerze i naprawiać ten rower, a to jest właśnie sztuka, której obecnie próbuje rządzące Prawo i Sprawiedliwość. Kamila Baranowska zaś pisze o konkursie na prezesa telewizji publicznej, który może być jeszcze bardziej brzemienny w skutki niż wszystkie możliwe nominacje polityczne. Jak na razie wynik konkursu jest dla nas nieprzewidywalny, ale o wszystkich kandydatach i ich szansach warto u nas poczytać. A żeby odetchnąć trochę od tematyki politycznej, polecam jak zwykle bardzo wnikliwy i erudycyjny tekst Waldemara Busiaka o sztuce holenderskiej i fragment nowej powieści Bronisława Wilsteina. Dużo innych rzeczy, równie ciekawych, także w tym numerze trzeba kupić, przeczytać Tygodnik do Rzeczy. Zapraszamy serdecznie.